rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, do Tajlandii. 16 lat temu tak właśnie zrobił Piotr Paul. Zrezygnował z pracy w korporacji, osiedlił się na wyspie Phuket i wraz z żoną założył tam centrum nurkowe Asian Divers. Od lat szkoli, nurkuje i cieszy się życiem w kraju, który skradł mu serce od pierwszych wakacji. Dla kogo jest nurkowanie w Tajlandii? Jak się przygotować do wyjazdu? Gdzie można znaleźć najciekawsze miejsca pod wodą? I najważniejsze pytanie, co warto zjeść po wynurzeniu? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Piotrem. Podcast Spod Wody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Piotrek. Cześć. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałeś? Wiesz, no tak śmiesznie może to zabrzmi, ale w deep spocie. Czyli przyjechałeś z Tajlandii, żeby nurkować w deep spocie. Ciepłe warunki. No, nie da się uciec od nurkowania. To prawda. No ja też, w ogóle takie klimaty mamy dzisiaj tropikalne. Ciepło, gorąco, parno, duszno. No nareszcie pogoda jak w domu. No właśnie. Długo siedzisz w Tajlandii? Wiesz co, no 17 lat. 17 lat, wow. Czyli lubisz ciepłe wody i nurkowanie w ciepłych akwenach w takim razie. Na pewno polubiłem, tak. Zaczynałem nurkowanie w zimnej, a teraz tak trochę bardziej. Właśnie my słyszeliśmy, że są nurkowie, co nurkowali dwa razy w zimnych wodach. Pierwszy i ostatni raz. Nie, to nie aż tak. To nie aż tak, ale pamiętam, jak ostatnio nurkowałem na Zakrzówku z moim dawnym partnerem nurkowym, to po pierwszym nurkowaniu zapytał mnie, ile robimy przerwy powierzchniowej, więc powiedziałem mu, że no chyba tak za rok by pasował. Trzeba się zagrzać. Trzeba się zagrzać, dokładnie tak. No właśnie, Tajlandia kojarzy nam się z ciepłym klimatem tropikalnym. Są pewnie pory suche, deszczowe. W takim razie, kiedy najlepiej tam nurkować? Porze deszczowej? Czy to tak, ludzie sobie pewnie wyobrażają, że to non-stop leje pewnie, a pewnie ta pogoda zupełnie inaczej wygląda, czy w porze niedeszczowej? No to musimy uporządkować, bo tutaj zadałeś bardzo, bardzo wiele tak naprawdę tematów do opowieści. Po pierwsze, Tajlandia, trzy pory roku, sucha, gorąca i deszczowa. Tak naprawdę każda z nich jest deszczowa, tylko w suchej pada mniej niż w tej deszczowej. W deszczowej z kolei nie jest tak, jak sobie wyobrażamy, że to jest 24 godziny opadu, tylko ulewy są bardzo, bardzo takie intensywne, których w ogóle nie znamy z Europy, ale zwykle krótkie. No, zdarza się, że oberwanie chmury trwa 15 minut, a w kolejne 15 minut później w ogóle nie ma śladu, że jakikolwiek deszcz padał, jest piękne słońce i niebieskie niebo. Dlatego wbrew pozorom pora deszczowa wcale nie jest najgorszą porą. Na pewno najlepiej odwiedzić Tajlandię w porze suchej, a w drugiej kolejności w deszczowej. To w gorącej jest najgorzej do wytrzymania, ponieważ to jest czas, kiedy jest stosunkowo mało wiatru, niskie chmury i mimo tego, że temperatura jest trochę niższa niż w porze suchej, Bo na Phuket no, możemy mieć w porze suchej temperatury do 36 stopni, więcej nie ma nigdy. Natomiast zdarza się, że w tej porze gorącej, no takie naprawdę gorące dni są 33-32 stopnie, ale jeżeli do tego dodamy prawie 100% wilgotności, no to jesteśmy w tunelu foliowym i człowiek się poci cały czas i to jest niefajne. Dla nurkowania na pewno chcemy światło, w związku z tym, jeżeli mamy słońce i niebieskie niebo, no to pod tą wodą jest sympatyczniej i przyjemniej i również podczas przerwy powierzchniowej na pewno jest przyjemniej niż jeżeli wieje czy faluje mocno. Myślę, że w związku z tym znowu pora sucha najlepsza dla nurkowania, pora deszczowa w drugiej kolejności, a pora gorąca no taka sobie, bo to też powoduje ten czas to, że wiatr jest trochę bardziej nieprzewidywalny, czasami są spore fale. Jednak jeżeli mówimy o nurkowaniu w zachodniej Tajlandii, o tym może zaraz poukładamy, ale to jest taki czas, kiedy no właśnie, jeżeli mamy wiatr, to mamy fale. I jeżeli mamy fale, no to wszystko rozumiemy. Dokładnie tak. To w jakich to miesiącach występują te pory? Kiedy jest najgorzej nie lecieć, jeśli patrzeć pod kątem nurkowania? No ja bym nie leciał wtedy, kiedy jestem w Polsce, tak? Czyli ostatni moment, żeby odwiedzać Tajlandię, moim zdaniem, to jest majówka. Później trzeba dać chwilę na wstrzymanie. Tak, na pewno druga połowa maja, czerwiec to jest czas, który jest trudny do wytrzymania. Natomiast od połowy lipca zaczyna już być zdecydowanie lepiej. Sierpień bywa czasami cudowny, no i później taka pogoda jest troszkę bardziej nieprzewidywalna. Z kolei może takim gorszym momentem może być wrzesień, ale on z kolei kusi bardzo dobrymi cenami i wiele osób decyduje się na, zwłaszcza nurków dużo przyjeżdża we wrześniu, bo dochodzą do wniosku, no i tak nie leżymy na plaży za bardzo. No najwyżej trochę popada, jeżeli hotel ma być o połowę tańszy, przelot ma być w dwie trzecie
wyliczycie ceny tego, co się będzie działo w grudniu, no to może warto. No i na pewno nie będzie zimniej niż na Honoracie czy Zakrzówku. Tak. Z tym nie mamy problemu. No właśnie, ta temperatura w Tajlandii jest, przynajmniej w rejonach nadmorskim, jest bardzo stała. Maksymalne temperatury, które są notowane blisko morza, to jest właśnie 36 stopni, wyżej się nie zdarza, a minimalna temperatura w nocy, w taki już taki najzimniejszy, super, super zimny dzień, no to wiesz, tak 20. Nad ranem 24, tak się zdarza, że na moment tam liźnie, ale zaraz potem wróci to troszeczkę wyżej. Tajlandczycy chodzą wtedy w kurtkach, czy jak? Tajlandczycy robią inną rzecz, ponieważ w Bangkoku albo na północy, w Chiang Mai, w górach rzeczywiście są takie okresy, że temperatura potrafi spaść do około 10 stopni, a w górach nawet potrafi spaść do zera, no to na pewno jest to dobrze widziane. Wszyscy, którzy mają kasę, by jadą do Bangkoku na zakupy, można kupić sobie czapkę, sweter albo kozaczki, no i te laski robią sobie potem zdjęcia na Instagrama. W kozakach, jak to paradują do mnie, że one też mogą mi w szaliku na moment go ukryć. No zgadza się. Ja pamiętam, jak byłem w styczniu w Hiszpanii, to tak samo. 12 chyba stopni na plusie, a w krótkim rękawku, a wszyscy w jakichś bluzach, kurtkach, czapkach. No i jedyna okazja, żeby się pokazać w kurtce, prawda? Dokładnie tak. Wracając do nurkowania, skoro jest tak ciepło, to bardziej pianki krótkie czy suche skafandry, jak widzisz nurków? A wiesz co, no suchy skafander zdecydowanie nie. Ja w suchym, no zdarza mi się, że nurkowałem tylko w jaskiniach, bo to, no ale to ze względu wyporności, a nie ochrony termicznej i do tego słuchacza, do ultralighta, tak naprawdę wskakiwałem w bieliźnie termoaktywnej i nic więcej nie było potrzebne. Czy pianka krótka czy długa? Jeżeli jesteś, tak jak mówisz, fanem Islandii, no to pewnie byś się odnalazł w tajskiej wodzie w podkoszulku i w shortach. Ale jeżeli jedziesz na safari, jeżeli robisz nocne nurkowanie, jeżeli do tego jest trochę wiatru i temperatura spadnie, nie daj Boże, do tych makabrycznych 25 stopni, no to może się zdarzyć, że jest troszeczkę chłodno. Ja osobiście nie lubię nurkować w szorcie. Jak mam nurkować w szorcie, to wolę krótkie spodenki i podkoszulkę. Natomiast długa pianka jakoś zawsze jest przyjemniejsza, czasem jakaś meduza się może zdarzyć, czy coś, ale zdecydowanie nie piątka, nie siódemka, trójka. Trójka, mamy bardzo ciepłą wodę w Tajlandii. Nawet jeżeli jeździcie dużo po Azji południowo-wschodniej, to widać, że ta temperatura tajskiej wody wyraźnie się wyróżnia na plus, ponieważ no, rzadko się zdarza, żeby nam temperatura wody spadała poniżej 28 stopni. To jest naprawdę, naprawdę rzadkie, a takie już ultra zimne prądy zapisywane w księgach Guinnessa na Similanach, no to 24 stopnie, ale to przez moment. Oczywiście, to przez moment. Więc jeżeli ktoś jest zmarzluchem, to raczej myślę, że można zabrać sobie kaptur, czy ewentualnie jakiś docieplacz do tej długiej trójki, ale ani rękawiczki, ani jakieś buty, ciężkie płetwy paskowe, to wszystko nie ma żadnego sensu. A ludzie, którzy przyjeżdżają, czasami przyjeżdżają Polacy z siódemkami, no po prostu się męczą, bo i niepotrzebne kilogramy, no, właśnie, no i podpłynie po nogach. No, dokładnie. Byliśmy na Malcie, to ludzie w suchych skafandrach byli mokrzy od środka de facto. No tutaj pewnie też tak by było. Znaczy 28 stopni, naprawdę fajna temperatura. To mi się podoba. Mówiłeś o meduzach, które to ja już pierwsze co wizualizuję, tak jak w Australii, wszystko co się rusza chce cię zabić, a to jest z tym żyjącymi zwierzętami w Tajlandii. Czy te meduzy atakują rekiny, potwory morskie, koniki? Czy co jest zwierzyna, której powinniśmy nie dotykać i uważać na nią, bo jest niebezpieczna, czy raczej jest bezpiecznie? No tak, meduzy rzeczywiście kojarzą nam się przede wszystkim Australia i tam nie jest śmiesznie. Ja sam miałem jakieś przykre przygody z żeglarzem portugalskim na Filipinach. Raz mnie musnął i tak zastanawiałem się, czy to będzie moje ostatnie nurkowanie, czy nie. Natomiast w Tajlandii szczęśliwie nie ma tych najpaskudniejszych meduz. Oczywiście nie można powiedzieć, że ich nigdy nie ma, bo raz na dwa lata gdzieś piszą w prasie, że właśnie znaleziono fragment żeglarza portugalskiego, który no, musiał przeżeglować z Australii. Natomiast ja osobiście nigdy nie widziałem w Tajlandii ani pod wodą, ani na powierzchni, ani na plaży, żeby coś takiego się pojawiało. Także raczej nie. Czy mamy niebezpieczne zwierzęta? Tajlandia w ogóle jest bardzo bezpieczna. No, tak naprawdę no, z tych niebezpiecznych zwierząt to mieliśmy przede wszystkim te zwierzęta na powierzchni. Tak?
tak, no były tygrysy, ale tygrysów już nie ma, bo miały zbyt ładne futro. Były krokodyle, no ale to no, może wydawać się wręcz śmieszne. No, krokodyl jest przysmakiem w Tajlandii, więc to nie krokodyle zjadają tam ludzi, tylko Tajowie zeżarli wszystkie krokodyle i tak się skończyła historia. A pod wodą, no cóż, no meduzy mamy, ale meduzy mamy też w Bałtyku, prawda? No jeżeli pływa spora meduza, no to każdy nurek wie, że raczej nie dotykamy tej meduzy, podobnie jak i innych zwierząt, bo diabli wiedzą, co tam się stanie. Natomiast są takie momenty, przypominam sobie, że pojawiają się młode meduzki i to jest coś, co wiele osób na to narzeka, bo to jest kilka tygodni takich w ciągu roku, kiedy one rzeczywiście się wykluwają z jakiejś takiej ikropodobnej galarety i to jest coś, co jeżeli masz krótką piankę albo pływasz na powierzchni morza, to czujesz, że coś cię dotyka. No i nieprzyjemne takie. Tak, no ja nie lubię, jak mnie coś dotyka i nie wiem, co to jest, tak? No jak w glony wpaść na Bałtyku pewnie. No pewnie tak. Dokładnie. Pewnie tak. Możemy tak na to popatrzeć. Z kolei no, gama podwodnego życia bardzo fajna. Zawsze mówię, że Tajlandia, zależy do czego ją będziemy porównywać. Jeżeli porównujemy do Egiptu, przejrzystość wody zwykle gorsza, w niektórych miejscach znacząco gorsza. Wyjątkiem mogą być Similany, które zdarza się, że dorównują widoczności egipskiej, ale to zawsze wtedy uważamy, że jest wow, że fajnie. No zresztą w ogóle, jeżeli jest 40 metrów widoczności, no to jest fajnie, prawda? No, o czym tutaj mówić. Natomiast jest mniej kolorowych korali, dużo bardziej jakichś takich kamienistych krajobrazów. Mamy sporo skały wapiennej, która jest bardzo żyzna i w związku z tym ta jest zwykle porośnięta ładnie przez miękkie korale. Mamy trochę twardszej skały, mamy trochę granitu, mamy trochę bazaltu. No, w związku z tym różnego rodzaju pęknięcia, szczeliny, pieczary, jaskinie. Sporo całkiem tego można znaleźć w Tajlandii. No i najpiękniejsze, niezwykłe labirynty skalne Similanów. Wielkie, gigantyczne granity bloki pod wodą. Tak naprawdę to nie bloki, to takie obłe kule. Tamta historia geologiczna jest taka, że w pewnym momencie, kiedy kontynenty się rozsuwały, no to dochodziło do pęknięć w skorupie ziemskiej i lawa stykała się z zimnym stosunkowo morzem, no zimnym tak jak to w Tajlandii. No, tak. No ale to wciąż dochodziło do ogromnych eksplozji i takie wielkie kule granitu wyrzucane były w powietrze jak z procy, stygły w powietrzu, spadały jedna na drugą. Podobne krajobrazy są na Seszelach. Tajlandia to takie drugie Seszele, zarówno nad wodą, jak i pod wodą. I dla mnie to jest coś kapitalnego. Ja, wiecie, nurek wychowany na Zakrzówku, jak widzę, że jest fajna skała, no to od razu czuję się lepiej i w Tajlandii trochę tych skał mnie urzekło. Zanim pójdziemy do tego, co zwiedzać pod wodą, to jeszcze wrócę do zwierząt, bo dużo ludzi myśli, że Tajlandia, to po wyjściu z wody, jak tam mnie te meduzy nie zabiją, to czy mnie zaatakują komary i tak dalej, jakaś malaria. To tak w internecie właśnie czytaliśmy, że ludzie obawiają się tych już owadów po wyjściu z wody. Nie, no bardzo dobrze, no bo różnych rzeczy należy się obawiać i zawsze się archetypowo obawiamy nieznanego. Tak. Komary i malaria to trochę stereotyp. Ostatni przypadek malarii na Phuket zanotowano chyba w 1974 roku i od tego czasu nie było ani jednego, więc malarii można uznać, że w ogóle nie ma żadnej. Jeżeli ktoś tam ćpa jakieś antymalaryczne rzeczy, nie wybierając się do Kambodży czy do Laosu, gdzie rzeczywiście odrobinka tej malarii występuje, no to w Tajlandii nie ma to w zasadzie żadnego sensu. Natomiast komary przenoszą inne paskudne choroby, zaczynając od gorączki dengi, która nie jest fajna. Ale nie róbmy z tego też paniki. No, przez te 17 lat, no nie wiem ile razy mnie pogryzły komary, ale no, pewnie ileś set razy i to tak czasami całkiem konkretnie. Nigdy mi się nic nie stało. Urodziło mi się dwoje dzieci w Tajlandii, też nigdy nie miały dengi. Natomiast Gośka no, miała dwa razy. Tak? Wśród naszych klientów no, pewnie wiele tysięcy ich do nas przyjechało przez te lata. Wiemy o 3-4 przypadkach osób, które przywiozły dengę do Polski. Nie należy dawać się gryźć specjalnie i spray się przydaje, ale znowu nie histeryzujmy, jeżeli nas ugryzie komar. Czyli Tajlandia jest pod wodą i nad wodą bezpieczna? Myślę, że bardzo, porównując do wielu innych krajów ościennych, jest bezpieczna na każdym poziomie tego bezpieczeństwa, o którym powiemy. To bezpieczeństwo jest nie tylko w odniesieniu do zwierząt lądowych czy wodnych, ale to bezpieczeństwo również dotyczy poruszania się na ulicy. No, zawsze mówię o tym, przez te naście lat nigdy mi się nie zdarzyło, żeby wracając do domu po paru piwach, żeby ktoś mnie zaczepił i chciał, żebym podzielił się informacją.
informacją na temat PIN-u do mojej karty w zamian za swobodne przejście dalej. No a w Polsce jednak się, różne historie się zdarzają. Może dzisiaj już mniej, ale z czasu, kiedy wyjeżdżałem, to pamiętam, że na pewno Tajlandia robiła wrażenie bardzo, bardzo bezpieczne. Nie ma problemu, żeby wiesz, zostawić otwarty samochód z kluczykami w stacyjce i rzucony portfel na siedzeniu na noc. To jest fajne. No ogólnie mówi się, że Tajowie to bardzo mili ludzie, otwarci. Wiesz co, no wiele, ja w ogóle uważam, że ludzie są mili i otwarci. Także to pewnie wiele zależy od nas. No, jeżeli uśmiechasz się do kogoś, no to w naturalny sposób ja też odpowiadam ci uśmiechem i pewnie żyje się łatwiej. Tajowie są wyjątkowo na to podatni. Rzeczywiście są bardzo roześmianym narodem, takim nie przejmującym się. Tajskie motto, można powiedzieć, Maipenrai, czyli nic się nie stało, nic nie szkodzi, nie ma sprawy. To taka bardzo częsta odpowiedź, niezależnie od tego, co się wydarzyło. Tak? No, nie wiem, wychodzisz z lodami, wywalisz lody na świeże ubranie gościa. No, w Polsce być może miałby... Wizyta na sorze. No, niekoniecznie, ale przynajmniej byłyby wyciągnięte jakieś pikantne szczegóły z życia twojej matki. Tak? A ta idzie odpowiada na to Maipen Rai. No, i już, no bo w sumie co się stało. No. W sumie tak, dokładnie. Nie, to fajnie. Dobra, to wracamy do miejsc do nurkowania. Gdzie zacząć, co polecasz, w którym miejscu? Zacznijmy od takiego, powiedzmy, podstawowego nurka po jakimś pierwszym kursie OWD. Leci do Tajlandii, co zwiedzać, gdzie nurkować? Okej, okay. Tajlandię trzeba podzielić na dwa główne obszary nurkowe. Wyobraźmy sobie dla tych, którzy nie mają w głowie mapy Tajlandii. Tajowie mówią, że kraj wygląda jak głowa słonia. Tak, mamy taką okrągłą część centralną, wielkie ucho, które prowadzi na północ w góry Tajlandii i na dół sięga trąba. I na tej trąbie, na Półwyspie Malajskim, mamy dwie strony nurkowe. Strona bardziej wschodnia, czyli Zatoka Tajlandzka i tam mamy gdzieś nurkowania w rejonie Bangkoku, taka wyspa Koh Chang jest dosyć znana, oraz mamy wyspy Koh Tao i Koh Samui. W tych rejonach się nurkuje z tamtej strony. Zresztą w ogóle Koh Tao jest mekką nurkowania, jeżeli chodzi o ilość wydawanych certyfikatów. Wiąże się to przede wszystkim z ceną, która tam jest oferowana, niekoniecznie z jakością. Okay. Mieszkałem przez pół roku po wschodniej stronie. No i jak tam nurkowania wyglądają? Mówię zawsze, że korale są przepiękne pod warunkiem, że je widać. Okay. To jest cały ogromny problem tamtego rejonu. Że zdarza się, że widoczność jest na poziomie 3 metrów. No i jeżeli trafiasz w 3-metrową widoczność, no to w zasadzie frajda z oglądania bardzo spada do granicy widoczności. Tak naprawdę. Natomiast ta zachodnia strona zwykle jest znacząco lepsza, ale też mamy różne rejony. Mówimy tutaj o rejonie Phuketu, Phi-Phi i troszeczkę bardziej na południe jeszcze mamy Koh Lanta. I to są takie nurkowania, które są w zatoce, na Morzu Andamańskim, stosunkowo płytkim morzu. To morze ma dno ma średnio na 40 paru, może 50 metrach głębokości. W związku z tym mamy stosunkowo silne prądy, no bo niedaleko mamy do uskoku tektonicznego, do uskoku do Oceanu Indyjskiego, gdzie już jest bardzo szybko 1000 metrów głębokości, chwilę potem 3000 metrów. W związku z tym, jeżeli na Oceanie Indyjskim trochę wiatru jest, co całkiem jest częstą rzeczą, no to gwałtownie ta fala się podnosi i prądy się pojawiają w tych częściach, które są płytkie. Tutaj widoczność przeciętna, no to jest taka 15-20 metrów, to jest to, czego można się spodziewać. 20 to już jest zdecydowanie dobrze. Czasami bywa więcej, ale może się też zdarzyć, że tych metrów jest 10, 7. Zdarzało się. No i Similany. Similany, absolutny ewenement, położone 150-180 km na północ od Phuketu, na otwartym morzu, 9 wysepek malutkich, niezamieszkałych, bez hoteli. Na jednej wyspie tylko siedziba Parku Narodowego, także jacyś przebywający tam rangersi. Oczywiście przypływające sporo łódek, zarówno na jakieś daily, czy na snorkeling motorówki, czy po prostu na oglądanie tych wysp, jak i no, kilkanaście czy kilkadziesiąt łodzi nurkowych, które gdzieś się kręcą w tym rejonie. Similany położone blisko już bardzo tego
uskoku z Oceanem Indyjskim, w związku z tym nurkowanie dużo bardziej o charakterze oceanicznym. Długa fala, mogące zmieniać się warunki i dlatego Similany są dostępne od połowy października do połowy maja, a potem są zamykane ze względów bezpieczeństwa, no i tak to już jest. Dobra, to w takim razie co możemy zobaczyć pod wodą w Tajlandii? Mówiłeś dużo skał, zwierzęta, coś jeszcze? Tak, no o zwierzętach na pewno trzeba by poopowiadać. Sporo jest tego świata makro małego i rzeczywiście wielu fotografów i wielu nurków koncentruje się na tych małych stworzeniach. Mamy sporo endemicznych stworów, czy takich, no endemicznych może to oczekiwalibyśmy, że one są aż endemiczne dla Tajlandii, ale my mamy ghost pipefishe, mamy bardzo wiele rodzajów krewetek, mamy kilkanaście rodzajów krabów. To, co jest fajne, no to mureny, prawda? Murena kojarzona z Egiptu, no była murena, tak. Prawda? Taka wielka średnica męskiego uda, to jest potężna murena. No, u nas tych muren mamy 7 czy 8 rodzajów, tak? Podobnie z rybką Nemo, więc tego życia jest bardzo dużo. No, źródła naukowe podają, że w ogóle w Tajlandii mieszka 10% wszystkich zwierząt żyjących na świecie i to zarówno nadwodnych, jak i podwodnych. Więc tych stworów jest bardzo dużo, ślimaków mnóstwo, także tych stworów maleńkich raj, a dużych, no dużych oczywiście jest coraz mniej, no bo wszędzie na świecie jest, no tak. Jest ich coraz mniej. Pamiętam, że jak przyjechałem, te właśnie 2005 rok, tak jak pamiętam, nurkowania, no to dobre nurkowanie na dobrym nurkowisku na Similanach, no to tak potrafiło być, 30-40 rekinów potrafiliśmy zobaczyć. Dzisiaj, jeżeli podczas czterodniowego safari, na którym robimy zwykle 14-15 nurkowań, zobaczy się rekiny, no to znaczy, że było fajnie. W związku z tym ta różnica jest no, niewyobrażalna, prawda? No ale statystyki mówią, że człowiek zabija 200 tysięcy rekinów codziennie. To w ogóle jest jakaś taka niewyobrażalna ilość. To myślę, że trudno to odnieść, bo jak zaczynają być liczby duże, to gdzieś wyobraźnia ucieka. Ja kiedyś się zastanawiałem, ile to jest, jak to zobrazować, żeby powiedzieć, ile to jest 200 tysięcy rekinów. No, ponieważ mieszkam w Krakowie, ja przyjechałem do siebie do Deep Spotu teraz, to tak powiem szczerze, że jeżeli by takiej średniej wielkości rekiny poukładać z odrąbanymi ogonami, bo tak to im człowiek robi, takie poukładać jeden za drugim, no to z Krakowa do Deep Spotu i jeszcze z powrotem do Radomia codziennie. Codziennie. No więc to daje wrażenie. Tak? Tych miejsc, gdzie można obiecywać dużego zwierza na świecie jest coraz mniej. No i to są miejsca, które są coraz bardziej dzikie. W związku z tym też słyszę czasami zarzuty przyjeżdżających nurków. No w tej Tajlandii to kiedyś było fajnie, a teraz to już nie ta Tajlandia, to już nie te miejsca. No tak, oczywiście. Papua jeszcze się broni i pojechanie na Rianjaya jest super, prawda? Czy jeszcze są takie różne spoty, gdzie jesteśmy prawie pewni, że coś zobaczymy, prawda? Na Malediwach często widzimy jednak manty, czy często widzimy rekina wielorybiego. No i dlatego tam jedziemy. No, tak. Ale z drugiej strony no, trudno jest na tych Malediwach coś poza tym nurkowaniem zaoferować. A tutaj mamy tą pełną, fantastyczną gamę, że podczas przerwy powierzchniowej czy przerwy wakacyjnej jeszcze będzie co robić na powierzchni. I pewnie dlatego nurkowie przyjeżdżają do Tajlandii. No właśnie, to co robimy na przerwie powierzchniowej? No rozumiem, pewnie jedzenie jest super w Tajlandii. Tak, jedzenie na pewno jest tą jedną z atrakcji, jedzenie, widoki. Generalnie Tajlandia jest niezwykle orientalna, jest niezwykle egzotyczna pod każdym względem. Ci ludzie są inni, tam jest inny świat. W związku z tym, jeżeli nie byłeś w Tajlandii, to zaskakuje cię wszystko jest inne, wszystko jest ciekawe, a kuchnia jest absolutnie genialna. Tak? Jest bardzo przede wszystkim zróżnicowana i to jest to, co cieszy. No to opowiedz trochę o tej kuchni, bo mnie zaczyna ciekawić i robię się głodny. No dobrze, no to tak. No kwintesencja tajskiego smaku to smak słodko-pikantny. Ta pikantność jest wyolbrzymiana przez Europejczyków. Nie jest prawdą to, że Tajowie jedzą wszystko ultrapikantne, aczkolwiek oczywiście mają wiele dań, które są trudne do zjedzenia przez przeciętnego Europejczyka. Brzmi jak wyzwanie.
Brzmi trochę jak wyzwanie. Mamy na pewno dużą gamę różnego rodzaju zup z flagową zupą tom yum, którą robi się albo z krewetkami, albo z kurczakiem, albo z seafoodem. To taki pikantny rosół z trawą cytrynową. Może być zabielony troszkę mleczkiem kokosowym, albo zupełnie bezbarwny. To już w zależności od tego, czy przepis jest bardziej babci Zosi, czy cioci Gieni, no to w takim kierunku idziemy. Dużo posmaków trawy cytrynowej. Mnóstwo egzotycznych przypraw, innych niż w hinduskiej kuchni, ale też niezwykle aromatycznych. No a to, co możemy znaleźć z dań bardziej stałych, no to też cała plejada, prawda? Świetny, fantastyczny seafood. Myślę, że mamy dobre krewetki, aczkolwiek dobre krewetki można zjeść w różnych miejscach na świecie, ale wydaje mi się, że w Tajlandii są jedne z najlepszych kalmarów na świecie. Zawsze kruche, świetnie przyrządzone, nie gumowate. Oczywiście na 1000 sposobów, albo mogą być w sosie, albo w panierce, albo po prostu z grilla. No tego seafoodu mamy sporo, różne jakieś przegrzebki, prawda, czy Małże Świętego Jakuba inaczej, prawda, no dużo takich modnych jakichś stworów ciekawych, to wszystko tam, tego mamy właśnie pełno w morzu, w związku z tym to jest dostępne. Ale wiesz, wieprzowinka w małych kawałeczkach, przesmażona z czosneczkiem, no broni się sama i dobrze się komponuje z tajskim piwem, które też jest zupełnie pijalne. A jakieś owoce? Wiesz co, owoców jest dużo, owoców mamy dużo, to oczywiście zależy od pory roku. Ja trochę taki zmanierowany jestem, bo tak, też narzekają na te owoce, na przykład strasznie narzekają na truskawki, które rosną w rejonie Chiang Mai, że truskawki to takie chimeryczne owoce, bo one owocują maksymalnie 3 razy w ciągu roku, a zdarza się, że tylko 2, no kto to widział, prawda? A ananasy, arbuzy, banany to jest owoc, który jest całoroczny. Natomiast mamy zdecydowanie sezony bardziej owocowe i mniej. Niestety ta pora, kiedy najchętniej Polacy przyjeżdżają, czyli grudzień, styczeń, luty, to jest czas stosunkowo mało owocowy w rozumieniu Tajów, no ale wiesz, no, mamy ileś odmian mango, które jest tak cudownie dojrzałe, że może albo rozpływać się w ustach, albo jeszcze zielone mango może być utarte na sałatkę, ubite w moździerzu, tak jak u nas ubija się kapustę, żeby puściła sok, tam z różnego rodzaju dodatkami, sosem rybnym, tu dodane trochę miodu, tu suszona krewetka, tu odrobina chili, czosnek, no i w ten sposób powstaje sałatka somtam, która na pewno powinna ci się spodobać jako przystaweczka. Mam nadzieję, że zachęciliśmy do wyjazdu do Tajlandii osoby też nie nurkujące z tymi nurkami. Jak nie będą nurkować, to pójdą sobie spróbować pysznej kuchni w takim razie. Tak, oczywiście, tak się czasami dzieje, chociaż muszę powiedzieć, że grupy, które mamy z centrów nurkowych z Polski przyjeżdżające do nas, no zawsze jest ich ileś w ciągu roku. Zwykle jednak nawet osoby nie nurkujące jadą na Similany, nie nudzą się tam, bo ten krajobraz jest przepiękny. No a poza tym no zawsze jest szansa na to, że zobaczymy dużego rekina, wielorybi. Jest pewnego rodzaju maybesem albo sometimesem, ale ten sometimes jednak występuje. No, w ostatnim sezonie, mimo tego, że nurkuję już coraz mniej ostatnio, no to udało mi się 3 razy zobaczyć wielorybiego. Manty, no tak, są takie okresy, że rzeczywiście jest wiele tygodni, kiedy jest to prawie pewnik, że je zobaczymy, więc no, tych atrakcji troszkę tam jednak się pojawia. Teraz takie pytanie, jak wygląda w ogóle infrastruktura nurkowa? Czy jest dużo baz nurkowych, nie, jakieś kompresory? No bo jak rozmawialiśmy wcześniej z koleżanką na temat Malediwów, tam praktycznie każdy hotel ma kompresor w swoim hotelu, można sobie doładować butle. Jak to wygląda w Tajlandii? Czy lepiej jechać z takim centrum nurkowym, czy tak wolny strzelec też znajdzie dla siebie możliwość? No w zasadzie nie da się nurkować bez centrum nurkowego. No, niepisane porozumienie centrów nurkowych na Phukecie, o tym najwięcej mogę powiedzieć. Jest 160 zarejestrowanych centrów nurkowych, w związku z tym na mojej maleńkiej uliczce, gdzie mamy nasze biuro, no jest chyba z 10 centrów nurkowych tuż obok siebie. To no, niepisana umowa mówi taka, że nie wypożycza się sprzętu. Tak, jeżeli chcesz pożyczyć jacket, to nikt ci go nie pożyczy do ręki. Tak, jacket dostaniesz, ale na łódce oczywiście, o pożyczeniu butli, no raczej też nie ma mowy. To nie są proste rzeczy. Zresztą nie ma to głębszego sensu, bo nurkowanie z brzegu tylko na pipi może zadowolić takich bardzo, bardzo początkujących nurków, natomiast resztę organizuje się z łodzi.
No i właśnie tak to wygląda, że o ile na świecie bardzo częstym standardem jest to, że centrum nurkowe posiada swoją łódkę, czasami małą, ale jakiś tam kompresor, jakieś butle. Dokładnie tak. I tak to funkcjonuje. To na Phuket jest inaczej. Na Phuket mamy iluś operatorów, którzy posiadają łodzie. Ci więksi posiadają nawet wiele łodzi. No i oni po prostu sprzedają centrum nurkowych, dzierżawią miejsca. Tak, no, podobnie ta współpraca wygląda jak z Deep Spotem tutaj, prawda? No też jest oczywiście jakiś kontrakt B2B, który powoduje to, że instruktorzy korzystają z danego miejsca, korzystają z infrastruktury. I muszę powiedzieć, że to mi się podoba. Tak? To jest fajne, bo porównując różne miejsca na świecie, w którym nurkowałem, no to tutaj jest absolutny komfort na przykład pracy dla instruktora na Phukecie, ponieważ nie musisz się troszczyć o to, żeby zastanawiać się, czy masz butle na łódce, nie musisz niczego nosić, dźwigać, wchodzisz na łódź, masz na wszystkich łodziach masz kompresory, na wielu są kompresory również z nitroksem, masz załatwioną sprawę jedzenia, zaczynając od śniadania, bardzo często są jeszcze jakieś przekąski, są cały dzień owoce dostępne, plus jest fantastyczny tajski lunch, napoje, to wszystko tam jest zorganizowane, w związku z tym tak naprawdę możesz przyjść i koncentrować się na szkoleniu czy na opowiadaniu o podwodnym życiu. Super, czyli większość nurkowań w takim razie jest z łodzi odbywa się. Tak, myślę, że możemy powiedzieć, że w pewnym przybliżeniu 100% nurkowań w Tajlandii to jest łódź. Okej. Okay. I co? Jakie głębokości? Tak, żeby coś fajnego zobaczyć? Średnia głębokość? Wiesz co, nie należy nurkować za płytko, ponieważ problemem lokalnym są ciepłe prądy. Tak, to no, El Niño, które zostało nam w głowie, które zniszczyło kiedyś Karaiby, no, w różnych odmianach i nazwach przewala się przez cały świat, powoduje bielenie korali, również dotyczy to przecież i Filipin, i Tajlandii, i podobno Morza Czerwonego również. W Morzu Czerwonym tak bardzo może tego nie widać, albo ja na tyle rzadko tam nurkuję, że nie zauważam tych takich znaczących różnic w płytkich obszarach. No ale też na przykład widzę, jak się zmieniła Hurghada przez 20 ostatnich lat, prawda? Niesamowicie. Tajlandia, no właśnie, do 10 metrów jest zwykle słabo. Oczywiście znajdują się jakieś takie miejsca, gdzie można poprowadzić DSD, czy można poprowadzić snorkeling, ale to nie jest tak, że wchodzisz w dowolne miejsce, wsadzasz głowę pod wodę i tam jest raj. Nie, raczej nie. Raczej płytko te tereny zostały dotknięte bieleniem, no a im głębiej, tym lepiej. Natomiast, no my nie mamy jakichś takich bardzo głębokich miejsc. Tak jak mówiłem, to Morze Andamańskie to jest do 50 metrów, w związku z tym większość nurkowisk, na których nurkujemy, to są głębokości takie, no myślę, że 20 parę metrów to jest przeciętna głębokość, na której się nurkuje, do 30 metrów jest fajnie. No i znowu da się znaleźć ileś nurkowisk, które są trochę głębsze, ale to tak, zwykle jest to w zakresie rekreacyjnym. Ja sporo nurkowałem kiedyś technicznie, dzisiaj już troszkę mniej, ale szukałem takich jakichś głębokich obszarów, które by były fajne. No i muszę powiedzieć, że nie do końca, że tam schodzenie na te 60, 70, 80 metrów nie dawało jakichś takich... Nie było efektu wow. Nie było efektu wow. Dobra, a jakieś wraki do zwiedzania? Z wrakami nie jest tak fajnie. Bardzo bym chciał, żeby te wraki były, ale konsekwencją temperatury i tej ilości życia, ilości planktonu, który jest to, że te wraki się szybko rozlatują. Koło Phuket mieliśmy bardzo fajny wrak promu pasażerskiego, taki katamaran, 85 metrów długi, 24 metry duży, szeroki, 20 metrów wysoki. No więc to kawał żelaza tam był, cudownie można było drukować. No i oglądam ten wrak, no jak on przez te 17 lat z fajnego wraku, z miejscem, gdzie można było robić fantastyczne, ciasne penetracje na dwóch poziomach w tych pływakach. Naprawdę takie zaawansowane, fajne, fajne penetracje można było zrobić. No w tej chwili już jest tak przeżarty, tak połamany, że trochę strach jest do środka wchodzić, bo widać, że to się wali, coraz bardziej jest to wrakowisko, a nie wrak. Pamiętam inny wrak przewożący wielkie bele tekowego drewna, który zatonął, a nawet nie pamiętam kiedy to było dokładnie, ale naście lat temu i przez 4-5 lat na nim się fajnie nurkowało. Rzeczywiście były to ogromne ładownie, wielkie przestrzenie i te wielkie, gigantyczne kłody drewna robiły wrażenie. I on się kompletnie rozleciał. Już go nie ma, już nie ma na czym nurkować, w związku z tym ten proces dewastacji tam
zachodzi bardzo szybko w Tajlandii. Czyli nastawiamy się na skały i na zwierzątka. Nastawiamy się na skały, nastawiamy się na fajne korale, ciekawe, nastawiamy się na bardzo dużą dywersyfikację życia podwodnego. To jest to przede wszystkim, co chcemy zobaczyć. A jakieś jaskinie, kawerny? Są, wiesz, jaskinie są fajne, ale te jaskinie, które no, dla nurka jaskiniowego są najciekawsze, no to oczywiście są jaskinie słodkowodne, więc zupełnie gdzieś indziej, dosyć trudna logistyka i jaskinie, no, takie ukształtowanie mają bardziej sinkholi. No, mamy koło Phuketu mamy najgłębszą jaskinię Azji, no, spenetrowana jest do 270 metrów i końca nie widać. Ja tam sporo ponurkowałem w tych jaskiniach, kocham jaskinie, szkoliłem tam jaskiniowo wiele osób i no, do tego celu jak najbardziej się nadaje, aczkolwiek no, to nie są jaskinie porównywalne do cenotów, gdzie mamy świetne poziome rozwinięcie, tylko te raczej szybko, głęboko spadają, więc to są głębokie nurkowania, trudne, czasami z słabą widocznością, no ale bardzo inne. Jak już byśmy się wybierali na Tajlandię, to na jak długi okres polecasz? Czy na tydzień, dwa tygodnie, tak żeby zażyć i jedzenia, i kultury, i ponurkować? Wiesz co, myślę, że przyjeżdżanie na tydzień to błąd, bo problemem jest jednak jet lag ze zmianą czasową. Weźmy pod uwagę to, że no jednak jeżeli lecimy z przesiadką, a musimy lecieć z przesiadką poza jakimiś wyjątkowymi czarterowymi lotami organizowanymi przez Rainbow czy przez Itakę, no to jeden dzień to jest lot w jedną stronę, potem trzeba odpocząć kolejny dzień, no i trzeci dzień jest na powrót. No więc jeżeli odejmiemy z 7 dni 3, no to zaczyna być abstrakcyjnie drogo i tak naprawdę zanim dojdziemy do siebie, to już trzeba się pakować i wracać. Myślę nawet, że jest spora różnica i zawsze namawiam grupy, jeżeli ktoś mi mówi, że chce przylecieć na 2 tygodnie, bo to taki najczęstszy układ, że tyle mamy dni wolnego, no to z wieloma polskimi centrami dochodzimy do wniosku, że te 14 dni można zamienić na 16, dodając jeszcze jeden weekend i że jest sens, żeby wylatywać w piątek wieczorem na przykład z Warszawy, no tak. A wrócić w niedzielę koło południa, żeby się ogarnąć. Tak, no. I te dodatkowe dni w ten sposób da się złapać. To ma sens. A jakie wyglądają koszty przelotów i pobytu w takiej Tajlandii? No wiesz, no, pytanie o koszty przelotów w dzisiejszych czasach sprowadza się do pytania, co nam powie nie tylko Orlen, ale co się wydarzy w ogóle z ceną paliwa, ceną dolara, więc te bilety no, zaczęły drożeć. O ile przez lata cena była w miarę stabilna i dawało się do Tajlandii polecieć w najczęstsze takie widełki, były pomiędzy 2-3 tysiące złotych, bardzo dużo takich lotów udawało się kupić, no to w tej chwili coraz bardziej to jest 4-5 i w tym kierunku to idzie. To zdecydowanie lecieć na dłużej, jak już się tyle wyda. Na pewno tak, na pewno. A jak wyglądają koszta sobie życia, pójścia na miasto po nurkowaniu? Drogo tam jest czy nie? Tajlandia nie jest tania. Na pewno tak na to należy popatrzeć. W wielu przewodnikach jest napisane, że można zjeść posiłek za dolara. No pewnie da się, nie? No da się, oczywiście, da się. W Polsce pewnie też się da, ale nie po to tam jedziemy, prawda? Najtańszy posiłek na pewno będzie się składał z kurczaka i z niczego ciekawego dookoła. No a jednak jak tam lecimy, no to chcemy zjeść bardzo dobry gatunkowo seafood, rybę i w związku z tym myślę, że trzeba na to popatrzeć tak, że koszty pobytu na miejscu są zbliżone jak koszty w Polsce. Ale byłem nad polskim morzem i muszę powiedzieć, że w Ustce jest zdecydowanie drożej. Paragony grozy. Może nie trafiłem aż na takie, ale jednak jest wyraźnie drożej nad polskim morzem i to nie w Kołobrzegu, tylko właśnie w Ustce niż na Phukecie. Super. Powiedz mi, bo prowadzisz swoje centrum nurkowe, tak? Tak. Czy do ciebie można się zgłosić, cześć, chcę polecieć na Tajlandię i mi to pomożesz ogarnąć? No oczywiście, że tak. No codziennie odbieram takie telefony. No w tej chwili niebo ściszyłem, ale telefon jednak dzwoni i to jest bardzo typowe pytanie. To kiedy najbliższy wolny termin? Wiesz co, no wolny termin jest codziennie, bo na tym polega nasza praca, że nie organizujemy jakichś wyjazdów, które zaczynają się w Polsce, tylko generalnie jeżeli zadzwonisz i powiesz, że chcesz odwiedzić Tajlandię, tak jak zaczęliśmy tę rozmowę w kuluarach jeszcze zanim mikrofon został włączony, no to zapytam cię, a mniej więcej kiedy chcesz lecieć, tak? I jak do tego dojdziemy, no to pewnie następnym krokiem będzie znalezienie lotu, więc albo sam wpiszesz Skyscanner zaczniesz szukać, albo powiesz, wiesz co, Piotr,
Piotrek, zajęty jestem, kupię u ciebie parę nurkowań, weź mi to, ogarnij w całości, no to pewnie ktoś z naszego zespołu się tym zajmie i przygotujemy dla ciebie całość. Jeszcze takie, a noclegi? Noclegi, to znowu, na Phuket 500 coś hoteli. Wow. No więc naprawdę jest w czym wybierać od takiego budżetu bardzo low, no po takie nawet grube, nie 5 gwiazdek, ale zdecydowanie więcej w miejscach, gdzie szejkowie przyjeżdżają. Okay. Z orszakiem żon i służby dalej idących. No właśnie, to cały czas przy nurkowaniu brakuje mi takich szerpów, co noszą ten sprzęt. Wiesz, no, powiem, że to takie zawsze jest dyskusyjne, czy to jest fajne, czy nie. Nigdy nie zapomnę mojego pierwszego pobytu gdzieś tam na Bali, w Tulamben, jak widziałem te 12-letnie dziewczynki noszące butle, to jednak odcisnęło mi się i chyba wolę nosić sam. No właśnie, wracając do butli, nurkowanie na pojedynczej butli, czy twinsety bardziej? Wiesz co, to zależy, jaka jest grupa, no. Bo zdarzają się grupy takie, które uważają, że trzeba nurkować z twinem, bo w ogóle nurkują całe życie z twinem. No i wtedy oczywiście da się tak to zrobić. Aczkolwiek już, jeżeli mają być dwie butle, to wydaje mi się, że wygodniej jest side mount zapiąć, jeżeli nurkujemy z łodzi, niż dźwigać tego twina. Ale gro osób nurkuje z singlem. Dwunastki, piętnastki. Wiesz co, typowa butla, podobnie jak w Egipcie, S80 aluminiowa, czyli te 11,2 coś litra, jeżeli dobrze liczę. No albo 15, tak. A jakiś Sylwester na Tajlandii? No tak, oczywiście, że tak. To... Nurkowanie w stroju Świętego Mikołaja? Wiesz co, my może nie nurkujemy w strojach Świętego Mikołaja, ale zawsze mamy bardzo, bardzo wiele osób, które przyjeżdża w tym okresie sylwestrowym. Część osób chce spędzać, witać nowy rok właśnie na Similanach, na safari. A część osób dochodzi do wniosku, że akurat tego dnia to by woleli może nie nurkować i pobawić się na plaży, więc to zawsze jest fajne. Kolejne pytanie, jakie mi się urodziło. No to właśnie, jak wygląda taki lot? To przysiadka w Dubaju, lecimy 12 godzin, 18 godzin. Jak wygląda taki przelot na Tajlandię z Polski? Wiesz co, no w powietrzu jesteś około 11 godzin. Większość Polaków dochodzi do wniosku, że kuszą ich oferty Emiratów, Kataru. No i to ma jakiś sens. Ma sens taki, że ten lot się dzieli po połowie, bo to jest mniej więcej 5-6 godzin lotu, więc z jednej strony fajnie, a z drugiej strony ja nienawidzę tych lotów, bo zwykle wylot jest wieczorem z Warszawy i wylatuje się bardzo fajnie, ale lądujesz w jakimś Doha czy w Dubaju w czasie, który nic ci nie mówi, ta godzina lądowania tam, ale według polskiego czasu to jest na przykład 3 nad ranem i masz tylko 3 godziny przesiadki, więc takie koszmarne godziny, kiedy oczy się kleją, powodują, że tam jesteś na miejscu. Nie, to w ogóle nie ma mowy o zwiedzaniu, czyli jest problem, a jeżeli te 3 godziny się zamieniają w 5 i jeszcze masz do tego dzieci ze sobą, no to nie wiem, ile rzeczy na tym lotnisku zostawialiśmy. Na pewno 2 iPady, 1 spodnie zostały, bo byłem tak nieprzytomny, że tego nie ogarnąłem z dziećmi. Ja osobiście wolę lot, który nawet jest trochę dłuższy, ale nie mam jakiejś głupiej godziny przesiadki, dlatego bardzo lubię lecieć czy to Lufthansa, czy KLM-em, czy TAJ-em przez Niemcy. Ostatnio przez Finlandię leciałem. Standard lotu jest może gorszy, jedzenie jest gorsze, ale nie ma tej przesiadki. Ja dobrze śpię w samolocie, może dlatego tak na to patrzę, bo nawet jeżeli jestem w tej kretyńskiej pozycji jakiejś tam skulony w sobie, to sobie radzę i w efekcie jestem mniej zmęczony. Czyli najpierw z Warszawy gdzieś w Niemcy i potem Tajlandia. Tak. Bardzo dużo lotów jest z Monachium, bardzo dużo lotów jest, czy było przez Skandynawię, w tej chwili Finowie bardzo ostro walczą, więc ten lot przez Helsinki też jest dobry, no bo to jest raptem godzina lotu do Helsinek, ileś tam czekania i potem jest 11 z groszami lotu na Phuket bezpośrednio. O, pytanie, mówisz o dzieci. Dzieci w Tajlandii, od jakiego wieku najlepiej zabierać malucha? No twoje się tam, mówisz, urodziły, tak? Więc od roku, no wiesz, no mówiłeś, że nie będziemy dzisiaj rozmawiać o seksturystyce, w związku z tym, jeżeli ten temat pominiemy, no to nie ma powodów, żeby nie zabierać małych dzieci. No jedynym problemem jest to, że to rodzice się umęczą bardziej zwykle niż dzieci. Z dziećmi na co trzeba uważać? Na temperaturę, tak?
polskie dzieci nie są przyzwyczajone do tego, jak silne jest słońce. Wiele dzieciaków dostaje jakiś potówek, jakichś takich drobnych rzeczy, co powoduje panikę rodziców. Zwykle nic się nie dzieje, więc z tym nie ma problemu. No, trzeba uważać na przegrzanie, trzeba uważać na odwodnienie, na takie normalne sprawy, ale nie ma powodu, żeby nie zabierać dzieci do Tajlandii. Mnie ta seksturystyka teraz ciekawi, bo rozmawialiśmy z Tomkiem Ramutkowskim, który powiedział, że nurek techniczny może dłużej i głębiej. To byśmy wrócili do tej tematyki seksturystyki, jak to się ma do nurkowania. Wiesz co, no, nie będę mówił, że dostałem kiedyś taką propozycję od pewnej grupy nurków, którzy powiedzieli mi: Piotrek, więc my to zrobimy tak. Sprzęt zakopiemy nad polskim morzem, ale ty musisz nam wystawić rachunek, że byliśmy przez 14 dni na safari. Oczywiście to tak trochę jest pół żartem, pół serio, bo to akurat świetni nurkowie byli, dolecieli ze sprzętem. Natomiast, no cóż, no, nie tylko Tajlandia, ale wiele azjatyckich krajów, czy w ogóle wiele ubogich krajów, bo przecież podobnie jest na Karaibach, no, ma jakąś koneksję seksturystyczną. Europejczycy lubią odmienny kolor skóry, to zawsze jest jakaś egzotyka, a no, mieszkańcy tamtych krajów po prostu są trochę inni, no, w związku z tym naturalna ciekawość powoduje takie zainteresowanie. Jasne, rozumiem. Mateusz, może ty masz jakieś pytania? No wiesz, no, wiele żartów dotyczy tego, że najpiękniejsze kobiety w Tajlandii mogą mieć jakąś niespodziankę. Tak? No tak. I oczywiście tak to się dzieje. Muszę ci powiedzieć, że jeżeli o tym rozmawiamy, to pamiętam, że jak przyjechałem na początku, wielokrotnie gdzieś siedzieliśmy z kumplami przy piwie i tak widzieliśmy jakiegoś lekko zataczającego się Niemca czy Brytyjczyka z idącym pod rękę panią. No i tak się zawsze śmieliśmy, ale będziesz miał, chłopie, niespodziankę w hotelu. A teraz po tych latach już się tak nie śmieję i dochodzę do wniosku, że niespodzianki żadnej nie będzie. Wiele osób po prostu, no, też uważa, że to taka atrakcja, a nie wiem, który to z naszych polskich poetów napisał: raz dziewczynka, raz chłopaczek, tak, prawda? No więc to na pewno też tam się znajduje. No, to jest egzotyka Tajlandii, prawda? Nieważne od tego, czy uważamy to za smaczne, czy niesmaczne. Wiele tych obrazów jest bardzo niesmacznych. Natomiast to nie jest tak, że jadąc z dziećmi, te obrazy nas będą atakowały. Są obszary bardziej różowe, no i bardziej normalne, także to każdy znajduje to, o co chodzi. Myślę, że sporo pracy wkładam w to, żeby na przykład namawiać grupy do tego, żeby nie mieszkały w Patong. Patong to taki rejon Phuketu, najbardziej znana plaża, no i właśnie też przy okazji najbardziej różowa dzielnica, najbardziej imprezowa też, tak? Tam wiele rzeczy jest fajnych może w tym Patong, no ale konsekwencją jest najbardziej brudna plaża, czasami po prostu zaśmiecona, zażygana, no bo mnóstwo młodych ludzi wychodzących z dyskotek nad ranem, no traktuje tą plażę tak, jak ją traktują, tak? A raptem 10 kilometrów dalej można mieszkać w zupełnie innej atmosferze, w zupełnie innym otoczeniu, co wcale nie znaczy, że na ten Patong nie można pojechać. Tam trzeba pojechać, to trzeba zobaczyć, ponieważ to jest zjawiskowe, jak to wygląda i myślę, że no, w zasadzie nie mam grup, które by nie chciały zobaczyć, tak? Bo to jest ciekawe. A właśnie pojechać, jak wygląda transport? Wynajem samochodów, komunikacja miejska? Zależy gdzie. Na Phuket nie ma komunikacji miejskiej. Być może dlatego, że kuzyn króla posiada jedną z sieci taksówkowych. Może to być jakąś taką przypadkową zbieżność z tym, że tak. Wszystkie linie autobusowe, które się pojawiają, dostają jakichś gwałtownych pożarów. W związku z tym tego nie ma. Są taksówki, no albo jeździmy po prostu, no jak mamy grupy, no to jeździmy zawsze busami, więc nie ma problemu. Jasne, super. Dzięki. To mam nadzieję, że uda nam się tam polecieć i spotkać w Tajlandii w takim razie. Będzie mi bardzo miło, serdecznie Cię zapraszam. To dzięki, do zobaczenia i do dzięki, usłyszenia. Cześć. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.